Rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w fundacji SCP, część druga. Jeśli dr Bright musi o coś prosić, jest to poza jego uprawnieniami. A jeśli jest to poza jego uprawnieniami... uciekaj. Jeśli wymaga to zrobienia czegoś źle, nie jest to dobre. A jeśli wymaga to zrobienia czegoś dobrze, zrobiłeś to źle. Dr. Bright nie ma prawa wypowiadać wojny żadnemu państwu, rzeczy ani osobie. Codzienna wizyta stripteaserki pozwala uniknąć wizyty u doktora. Dr. Bright nie ma prawa dopisywać niczego do tej listy. Jednakże... 10% personelu fundacji ma tu doktora. Będzie trzeba więcej niż jednej stripteaserki, żeby móc ich uniknąć. To nie jest wyzwanie! Budżet fundacji i jej karta kredytowa nie służą do kupowania pornografii. Nawet anomalnej pornografii. Dr. Bright nie jest akcesorium erotycznym i nie ma prawa siebie tak nazywać. Zwłaszcza w oficjalnych dokumentach. Dr. Bright nie jest władcą królewskiej potęgi. A używanie SCP, by symulować prawdziwe zagrożenie podczas gry w Dungeons & Dragons, jest kategorycznie zabronione. Dr. Bright nie ma prawa chodzić na żadne konwenty, ani tym bardziej wykorzystywać je jako miejsce rekrutacji. Zwłaszcza konwentów fury. Tworząc raport, trzeba napisać coś więcej niż klasa obiektu, kiter, specjalne czynności przechowawcze, usunięto, opis, usunięto! I mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że wymyślanie nowych protokołów bezpieczeństwa tylko po to, by nikt nie wiedział, o czym napisałeś, jest żałosne. Pokazywanie odcinków Monty Pythona SCP-239 nie było mądrym pomysłem. Proszę, nie rób tego więcej z innymi zmieniającymi rzeczywistość SCP. For the Emperor! Nie jest już usprawiedliwieniem niczego. Mój zły brat bliźniak to zrobił. Nie jest już akceptowaną wymówką. I wziąwszy pod uwagę konsekwencje, mój dobry brat bliźniak to zrobił, tym bardziej nią nie jest. Tak, trolle internetowe są irytujące. Nie, nie znaczy to, że automatycznie stają się klasą D. Nie ma prawa ponownie mieszać babeczek orgazmu ze środkiem na przeczyszczenie. Dr. Bright nie ma prawa rozsyłać maili z memetycznymi załącznikami. Nawet gdy odpowiada na spam. The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny nie jest miejscem do organizowania walk pomiędzy 15 bojowymi SCP, włączając w to SCP-682 i Abla. Jednakże pozbyć się tych gimbusów już nim jest. Dr. Bright nie ma prawa rozdawać darmowych przytulasów, ani wykonywać czynności zwanej niespodzianka. Nie ma prawa kopać SCP-2558J. I nie ma też prawa grać w dwa ognie z SCP-2558J. Wiecie co? Nie ma prawa grać w żadną grę z SCP-2558J. Wszystkie dokumenty zawierające frazę "w chuj dużo" będą automatycznie odrzucane. Instancje SCP-2558J-X nie mogą być straszone, gdy są trzymane przez członka Rady O5. Dobra, to już jest nieaktualne. Teraz żadna instancja SCP-2558J nie powinna przebywać w pobliżu O5. A zwłaszcza SCP-2558J-X. Mottem fundacji SCP jest zabezpieczać, przechowywać, chronić. A nie siepciu pagą padlinę. Zsi czarną pałę. Użyjmy tego na 682! Rzucać ser! Zgadza się. Zostałeś przydzielony do badań nad kiterem. Możemy to wsadzić do 914? Krew sprawia, że trawa rośnie. Zabij! 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 Jebać drzewa! Ja wspinam się po chmurach, skurwysynie! Ktoś został zadźgany! Tak sobie myślę, że czasem powinno właśnie takie być. Czyja to ręka? Jeżeli wszystko inne zawiedzie, nasraj na to. Jeżeli wszystko inne zawiedzie, zawsze jest jeszcze słońce. Potrzebujemy większych kociaczków! Społeczność cholernych pedałów.
Jebać śmierć, wojnę, głód i zarazę. Mamy Cliffa, Gearsa, Kondrakiego i Brighta. Rzucaj w to klasą D, aż nie przestanie! 447 i martwe ciała. Dwa różne smaki, boskie połączenie. FBI to banda lalusiów. Kto chce zobaczyć, co potrafię zrobić z prezydentem w miejscu publicznym? Za hordę! Nauka dla Boga nauki! Upewnij się, że wytarłeś stopy w SCP-2558-J. W razie wątpliwości, nakarm tym 682. Stowarzyszenie Cebuli Pospolitej. Rzuć ten koc! Już! Sodomaso, ciąża i poronienie. Zawsze przyda się więcej daka! Ciągle żyję i znalazłem ciasto! Spokojnie, opięć nigdy się nie dowie. Da się to ze sobą połączyć? Komuchy nas kochają! SCP, spółdzielnia ciastkarsko-piekarska. Seks, chloroform i potęga! Doktor Bright nie ma już więcej prawa grać w tchórz. Kto pierwszy złamie przysięgę Hipokratesa z członkami personelu medycznego? Minuta grobowej ciszy oznacza... Mój Boże, coś ty narobił! A nie! Proszę, kontynuuj, nie przejmuj się nami, wszystko spoko. Nie, dobrze. Płatanie żartów nowym pracownikom, używając ich biurek, nie jest śmieszne tylko dlatego, że rozpuścili się w rekordowym czasie. Próby wykorzystania radioteleskopu Fundacji do komunikowania się z wszechwiedzącymi i wszechmocnymi pozaziemskimi istotami będzie skutkowało wystawieniem rachunku za wszystkie szkody wyrządzone w lokalnej czasoprzestrzeni, włączając to degradację obiektu do statusu planety karłowatej. Pomimo posiadania tytułu doktora, doktor Bright nie ma prawa przepisywać ani aplikować następujących: lewatywy, środków homeopatycznych, jakichkolwiek leków, darmowych uścisków, uzdrawiającej mocy uśmiechu, leczenia seksualnego i innych form konwencjonalnego lub niekonwencjonalnego leczenia. Doktor Bright nie ma już prawa oferować użyjmy większej ilości broni jako rozwiązanie jakiegokolwiek problemu. Albo zdobądźmy większą spluwę. Pomimo tego, co twierdzi i jakie ma na to dowody, niezależnie jak to jest prawdopodobne, Fundacja SCP nigdy nie była i nie będzie w żaden sposób związana ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. I bez względu na to, co mówi, nie jest on, cytuję, prawdziwym, prywatnym korepetytorem czarodziejstwa. Prosimy go też, by przestał ciągle pytać się nas, czy można pokazać swoją różdżkę. I nie, nie jest on też wampirem. To, co widzieliście, to było tylko połączenie brokatu do ciała i tragicznej gry aktorskiej. I niezależnie od tego, co znajduje się w jego aktach, nie jest on palmem Altyrom. Przyprawy będą spokojnie napływać i bez niego. A Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Talim House jest po prostu tragicznym pomysłem. Tak, zgadza się. Empiryczne dowody są podstawą nauki. Tak, ślepa wiara zabija zdrowy rozsądek. Nie, nie oznacza to wcale, że ktokolwiek jest etycznie zobowiązany do udowadniania w warunkach laboratoryjnych, że jego piersi są prawdziwe. Jeżeli doktor Bright zostanie kiedykolwiek znaleziony pod wpływem narkotyków, musi być natychmiast zabezpieczony na minimum 15 poziomie bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz wiedzieć czemu, zajrzyj do nagrania z godziny między rano a wieczorem. A jeżeli doktor Bright zostanie kiedykolwiek przyłapany na ćpaniu tylko po to, żeby wymigać się od pracy, musi być umieszczony w komorze typu 4 i polewany zimną wodą przy pomocy węża wysokociśnieniowego przez co najmniej 5 minut. Może to cię nauczy, narkotyki są złe. Now, as I was saying, drugs are bad. You shouldn't do drugs. If you do them, you're bad. Because drugs are bad, okay? It's a bad thing to do drugs, so don't be bad. By doing drugs, okay? That'd be bad. Drugs are bad. Cthulhu i Ryonel to nie powód, by wysłać puszkę Pandory na środek Pacyfiku w celu ich zabezpieczenia. Co więcej,
To nawet nie są SCP, a ja osobiście rozprawię się z osobą, która umieściła wpis o nich w bazie fundacji. Dr. Bright nie ma prawa umieszczać memetycznych środków uśmiercających na 4chanie. Na 7chanie też nie. W ogóle na żadnym forum internetowym! Albo... Dobra, niech mu będzie. Nie chcę wrócić na 4chana. Wyświadczy tym tylko przysługę ludzkości. Dr. Bright nie ma prawa podmieniać uniformów klasy D na czarne spodnie i czerwoną koszulkę polo. Wiemy, że ma to dużo sensu, ale nie chcę być utożsamiany ze Star Trekiem. Nieważne ile razy będzie tak mówić, nieważne ile jego strojów skonfiskujemy, Dr. Bright nie jest i nigdy nie był ninja. Nawet jeśli użyje SCP-281, by to zrobić. Nie ma kodu bezpieczeństwa na taneczny pociąg zombie, kozacki kapelusz, kankan wampirów, disco zwłoki, plagę homoerotyzmu, hommamo, nekrofilię... Chwila. Mamy na nekrofilię? Nie chcę nawet wiedzieć. Ekstremalną przemoc wobec krocza, człowieka przeblanego za palmę, faceta z pornowąsem, kung fu raste, szczeniaczko żernego potwora? Uzasadnione morderstwo was wszystkich, skurwysyny! Zjazd rodziny Brightów? A nie, jednak mamy. Kod brązowy. Znajdź miejsce, gdzie można się schować i upewnij się, że zużyłeś ofiar z alkoholu przed swoimi drzwiami. Przyjęcie plażowe doktora Kondraki. To, że dr Bright jest doktorem, nie oznacza wcale, że jest tym doktorem, bez względu na to, ile razy będzie w ciele Brytyjczyka. I nie, SCP-963 nie jest na to dowodem. Nie jest nią też żadna struktura powstała z umieszczenia SCP-184 we wnętrzu budki policyjnej. Porywanie damskiego członka personelu i nazywanie go swoim towarzyszem jest zakazane. A SCP-297 to nie jest śrubokręt soniczny. Doktor? Jaki doktor? O ile poczucie humoru może efektywnie podnieść morale zespołu, wysoce nieodpowiedzialnym jest opowiadanie żartów o twojej starej w pobliżu SCP-597. Dr. Bright nie ma prawa klasyfikować żadnego badacza, włączając w to jego samego jako memetyczne zagrożenie. Dr. Bright nie ma prawa oferować ani akceptować następujących środków zapłaty w zakładach. Twoja dusza. Czyjaś dusza. Krew dziewicy. Organy rozrodcze. Obiekty SCP. Wspomnienia. Prawdziwe lub zmyślone. Fragment twojej przeszłości. Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, jak mu to się udało zrobić z doktorem Cliffem, ale najwyraźniej może. Wyspa Manhattan. Koraliki. Pierworodne dziecko. Drugie dziecko. Rudy wnuczek. Pożyczona pała. Złote runo. Śmiech dziecka i łzy dziecka. Dziewictwo. Analne dziewictwo. Uszne dziewictwo. Nosowe dziewictwo. Nie chcę wiedzieć. Pępkowe dziewictwo. Co to w ogóle znaczy? Kucyki. Czyjaś babcia. Czyjeś dzieci. Czyjaś siostra. Jakikolwiek krewny. Nieważne, ile razy będzie doklejać się na zdjęcie SCP-682 i nieważne, ile razy będzie w ciele Australijczyka, Dr. Bright nie jest i nigdy nie był łowcą krokodyli. Jak również żadnego innego SCP lub klasy D. Nienawidzę, gdy wtykasz swój kciuk do ich tyłka. I nie masz prawa robić tego w tej chwili! Niezależnie od tego, jak śmieszny był incydent 387-682, Dr. Bright nie ma prawa korzystać ze SCP-387 bez nadzoru. Badacze do tej pory próbują ustalić, w jaki sposób ożywiony model SCP-682 był tak wytrzymały, będąc wykonany jedynie z plastikowych klocków. Dr. Bright nie ma prawa namawiać nowych pracowników badających SCP-168 do dzielenia przez 0, liczenia pierwiastka z minus 1, szukania ostatniej cyfry liczby pi. Doktor ciągle jest w śpiączce,
a sam 168 jest mocno zniesmaczony tym zdarzeniem. Dr. Bright nie ma prawa posługiwać się przykładami Star Treka podczas wykonywania testu Turinga na dowolnej sztucznej inteligencji. Komputery nie rosną na drzewach, do cholery jasnej! Dr. Bright nie ma prawa podrzucać SCP-2383-J do laboratoriów naukowych. Do tej pory otrzymujemy skargi z biura Stephena Hawkinga. Nie, nawet w imię nauki. Albo nawet nauki dla naukowego Boga. Dr. Bright nie ma również prawa określać się tym mianem. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-587 do odgrywania sceny ze schowka C-18 z facetów w czerni, ani do bawienia się w godzile z jego mieszkańcami. Nie ma też prawa podawać się przed nimi za Boga. Testy wykorzystujące SCP-786 i SCP-587 również są zakazane. Walka Dawida z Goliatem jest również szkodliwa dla jej mieszkańców w sojuszu z godzillą. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-786, by symulować Draw Forest. Dr. Bright nie ma prawa pokazywać SCP-682 żadnych filmów u jego Bowla, The Room, Troll 2, Mansons, The Hand of Fate, filmów uznawanych za tak złe, że aż dobre, filmów uznawanych za kultowe klasyki, albo wiesz co? Dr. Bright nie ma prawa pokazywać SCP-682 żadnych filmów. Nigdy! Dr. Bright nie ma prawa wmawiać nowym pracownikom, że wpisując 011010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 0110
otrzymam pełną kontrolę nad SCP-079. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-559 z jedną świeczką w celu w związku z incydentem karmienia piersią. W sumie... po prostu zmieńmy to na Dr. Bright nie ma prawa być karmiony piersią i kropka. Dr. Bright nie ma prawa ogłaszać, że SCP-017 jest przełom zabezpieczenia, a następnie zostawiać widelec na korytarzu. Dobra, starczy na dzisiaj. Kolejne części pojawią się wkrótce na tym kanale.